Prezydent USA Joe Biden powiedział w niedzielę prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odpowiedzą zdecydowanie, jeśli Rosja dokona kolejnej inwazji na Ukrainę, poinformował w oświadczeniu Biały Dom. Prezydent Biden dał jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy i partnerzy odpowiedzą zdecydowanie, jeśli Rosja dokona dalszej inwazji na Ukrainę, powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki w oświadczeniu po rozmowie telefonicznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wpisie na Twitterze, że w niedzielę omówił z prezydentem USA m.in. wspólne działania na rzecz utrzymania pokoju w Europie. Pierwsza międzynarodowa rozmowa w tym roku z Małpka Potus dowodzi szczególnego charakteru naszych stosunków, napisał Zełenski. Doceniamy niezachwiane poparcie Ukrainy, dodał. Joe Biden rozmawiał z Władimirem Putinem. Wcześniej, w czwartek, prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Była to druga rozmowa w ciągu miesiąca. Dotyczyła ona m.in. napiętej sytuacji przy ukraińskiej granicy, gdzie, według agencji Reutera, skoncentrowało się około 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich. O szczegółach rozmowy z Putinem Biden mówił w piątek dziennikarzom. Wyjaśniłem prezydentowi Putinowi, że jeśli zrobi więcej ruchów, jeśli wkroczy na Ukrainę, zastosujemy surowe sankcje. Zwiększymy naszą obecność w Europie, wraz z naszymi sojusznikami z NATO, przekazał. Dodał, że w przypadku agresji ze strony rosyjskiej będzie wysoka cena do zapłacenia. Amerykański przywódca przekazał, że prezydent Rosji zgodził się na 3 duże narady, aby pomóc w znalezieniu rozwiązania sytuacji. Przyznał, że spodziewa się postępów w tych negocjacjach. Pokazałem jasno, że to zadziała tylko wtedy, gdy złagodzi eskalację, zastrzegł Biden. USA podejmują działania dyplomatyczne. Departament Stanu USA informował, że szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken odbył w piątek rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz ministrami spraw zagranicznych Kanady i Włoch, Melanie Joly i Luigi Di Maio. Ich tematem było omówienie wspólnej odpowiedzi pod postacią groźby surowych sankcji, które mają powstrzymać Rosję przed dalszą agresją na Ukrainę, podała agencja Reutera. 10 stycznia, najprawdopodobniej w Genewie, odbędzie się spotkanie dyplomatów rosyjskich i amerykańskich, mające dotyczyć szeroko pojętych kwestii bezpieczeństwa. 12 stycznia zaplanowano z kolei posiedzenie Rady NATO-Rosja, a dzień później ma dojść do spotkania przedstawicieli Rosji z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE. PAP. Autor, Megabajtów. Źródło, Reuters, PAP.